Turystyka i kultura stanowią duży potencjał rozwojowy również na terenach wiejskich województwa podkarpackiego. Dobrym tego przykładem jest gmina Dydnia. Samorząd od lat dba o infrastrukturę i atrakcje turystyczne oraz konserwację zabytkowych obiektów. Myślę, że istotnym jest to, co w gminie już mamy, a mamy piękne kościoły, znakomite dwory, które są troszeczkę zniszczone. Myślę, że te, które są w rękach prywatnych to będą jeszcze w dalszym ciągu odnawiane, natomiast my pomagamy restaurować kościoły, a tych kościołów drewnianych mamy trochę na terenie gminy Dydnia, i tu w tym wypadku no, staramy się parafią, księżom i mieszkańcom gminy pomóc. Restaurowany jest kościół neogotycki w Didni, piękny dwuwierzowy kościół I, i tutaj zostały wykonane prace już w poprzedniej kadencji z Regionalnego Programu Operacyjnego, pozyskane były środki. Także z budżetu gminy co roku przeznaczamy określone pieniądze na ten cel. Będziemy to zadanie kontynuować. W tej chwili jest restaurowane wnętrze, polichromia kościoła i myślę, że to będzie kontynuowane. W przypadku innych zadań pomagamy, pomagamy w uporządkowaniu spraw konserwatorskich w kościele w Jabłące, w kościele w Końskim. To w zależności od wniosków już w poszczególnych parafii. Atrakcją naszej gminy jest składka, którą myśmy kilka lat temu odrestaurowali, odbudowali. Ta kładka ma 234 metry długości, jest druga w Polsce i myślę, że dla turystów, którzy tu przyjeżdżają to i korzystają z tej kładki, no, to jest to ważne miejsce na terenie gminy Dydnia. Przypomnę, że przez składkę idzie z Sanoka do Ulucza szlak Ikon, a więc turyści, którzy zwiedzają ten szlak, korzystają także z niej.